Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był im dany. Jezus bowiem nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie. Kochani, Justyna i Michał, to są imiona zmienione, są rodzeństwem. Michał ma 10 lat, Justyna 7 i Michał jest dzieckiem adoptowanym. Wie o tym, bo rodzice opowiadali mu całą historię, jak to początkowo nie mogli mieć dzieci, ale po pewnym czasie, już właśnie po tym, gdy adoptowano Michała, tak się stało, że Pan Bóg obdarzył ich córką, Justyną, 3 lata młodszą. Ta historia jest o tyle ciekawa, że adoptowane dziecko zostało wzięte z takiego bardzo dużego szpitala, przeznaczonego właśnie przede wszystkim dla niemowlaków, które zostały przeznaczone do adopcji. I podobno było aż 30 dzieci, 30 niemowląt, spośród których właśnie rodzice wybrali Michała. No i wyobraźcie sobie taką historię. Pewnego razu Michał trochę narozrabiał. Tata więc na niego pokrzyczał. Michał więc się trochę naburmuszył. A Justyna jako dobra dziewczyna chciała go pocieszyć. I mówi: wiesz co, Michał, nie martw się tak bardzo, bo rodzice naprawdę bardzo cię kochają. Wiesz o tym? A Michał mówi: tak, wiem. Dlatego, że ty się im urodziłaś i musieli cię zabrać ze szpitala, bo byłaś ich, nie mieli innego wyjścia. A mnie wybrali jako najlepszego spośród 30. Kochani, nie otrzymaliście ducha bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Duch Święty sprawia, że możemy Boga nazywać naszym Ojcem i to On uzdalnia nas do tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To On w momencie Chrztu Świętego wstępuje do naszego ducha i sprawia, że stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi. Ja pamiętam taką scenę, często ją powtarzam, bo była bardzo wzruszająca. Otóż w czasie moich studiów w Izraelu pewnego razu jeden z wykładowców składni hebrajskiej zaprosił nas do siebie do domu, kilkanaście osób, tak zwanych overseas students, czyli studentów spoza Izraela. I to było święto Chanukki. W pewnym momencie, słuchajcie, w czasie takiego wspólnego świętowania, jego kilkuletnia córka wdrapała mu się na kolana, objęła za szyję i tak bardzo cichutko powiedziała: Abba, tatusiu. To bardzo mocno utkwiło mi w pamięci z tego powodu, że Duch Święty sprawia, że każdy z nas może wołać do Boga Abba, tatusiu. Zapraszam dzisiaj na chwilę refleksji na temat różnych symboli, pod którymi w Biblii występuje Duch Święty. Żeby było łatwiej zapamiętać, powiemy o 3 takich symbolach. Pierwszy wynika wprost z dzisiejszej Ewangelii. Jest nim woda. Jezus powiedział: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie i pije, a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty jest wodą życia. I ten fragment, kochani, jest wzięty z 7 rozdziału Jana, ale wiemy, że w 4 rozdziale jest ta przepiękna rozmowa Jezusa z Samarytanką właśnie na temat wody życia. Jezus obiecuje jej wodę życia, czyli Ducha Świętego. To On jest tą wodą. I pamiętamy, że ta kobieta miała bardzo połamane życie. Miała 5 mężów. Przypuszczalnie więc 5 razy dostała list rozwodowy. Najprawdopodobniej miała też dzieci.
i to być może z każdym z tych mężów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli kobieta była bezdzietna i dostała list rozwodowy z powodu bezdzietności, to nikt inny już nie wziął ją za żonę. W związku z tym przypuszczalnie z każdym z tych mężczyzn pojawiały się kolejne dzieci i popatrzcie, miałaś 5 mężów, ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Miała bardzo trudną przeszłość, bardzo skomplikowaną przeszłość. Porozbijane miłości, porozwalane rodziny, poranione dzieci, ból w sercach. Kobieta przychodzi w samo południe do studni, bo w samo południe jest najgoręcej, więc wtedy prawie że nie ma możliwości spotkania kogokolwiek. Przychodzi z ciężkim dzbanem i kiedy Jezus jej obiecuje Ducha Świętego, dam ci wody życia. Kobieta zostawia swój dzban u stóp Jezusa i zaczyna biec i głosić. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy on nie jest Mesjaszem? Ten dzban jest symbolem całego ciężaru jej życia. Ten dzban, który jest dla niej tak ciężki, jest symbolem tych porozbijanych miłości, rozwalonych małżeństw, ran zadanych dzieciom, mężczyznom, wszystkich zranień, które ona otrzymała od innych. Cały ten ciężar życia zostawia u stóp Jezusa, a zaczyna iść i głosić, daje świadectwo. Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. A to dlatego, że Jezus daje jej wodę życia. Kiedyś miałem taką okazję przeżyć coś zupełnie niesamowitego na Kubie, w Hawanie. Wyobraźcie sobie, że zwiedzając stolicę Kuby, szedłem takim głównym deptakiem. Gdy się patrzyło, to przede mną było setki ludzi. To było lato. Popatrzyłem nawet tak na lewą stronę na olbrzymi plakat. Plakat, na którym były 3 postacie, takie 3 twarze. Bin Laden, Lenin i Fidel Castro. 3 postacie i podpis brzmiał antiimperialistos. To zapamiętałem z tego spaceru. I w pewnym momencie wyobraźcie sobie, że to była 16-17 po południu, w środku lata nagle zaczęło się robić ciemno. Tak jakby prawie że zaćmienie słońca, więc popatrzyłem na niebo, co się dzieje. Okazało się, że przybywają czarne chmury. Ciemne, potężne chmury, ale tak szybko, że po prostu 2 minuty później było już prawie jak w nocy, jako 21. Tak szybko te chmury się pojawiły na niebie i teraz uwaga, gdy opuściłem wzrok na deptak, po około 2 minutach z tych setek ludzi pozostało tam 2 albo 3 osoby. Kubańczycy wiedzieli, co się szykuje, kiedy tylko zobaczyli te chmury. I w tym momencie, jak przerażony zobaczyłem, że nagle wszyscy ludzie zniknęli, w tym momencie z nieba spadły tony deszczu, tony wody. Nawet trudno powiedzieć deszczu, bo to nie były krople. To było tak, jakby ktoś całe jezioro na górze nagle zawiesił i spuścił je na centrum miasta. Ludzie pochowali się do sklepów, do bram. Ja oczywiście w przeciągu 2 sekund byłem cały zmoczony, udało mi się dobiec do bramy, ale byli tacy ludzie, którzy po prostu kładli się na ziemi, żeby w jakiś sposób tylko przeczekać te dosłownie 2-3 minuty takiej ulewy. Tak potężna jest moc Ducha Świętego, ale nie jest to moc niszcząca, tylko moc oczyszczająca. Woda jest po to, aby oczyszczać. Woda jest po to, aby obmywać. I kochani, myślę, że przez te ostatnie tygodnie bardzo wielu z nas doświadczyło takiego cudownego w pewnym sensie oczyszczenia, obmycia. To był taki czas oczyszczenia. Pandemia, z której wychodzimy, wielu z nas mogło stawiać sobie pytania i stawialiśmy takie pytania i w internecie jest tego bardzo dużo. Czy Pan Bóg chce nam coś przez to powiedzieć? Czy jest to może kara Boża? Niektórzy w taki sposób pytali. Kochani, Pan Bóg nie dał nam pandemii. Pan Bóg nie dał nam żadnej choroby. Pan Bóg nie dał nam cierpienia. Pan Bóg nie dał trzęsienia ziemi.
Pan Bóg nie dał głodu, Pan Bóg nie dał wypadku samochodowego, Pan Bóg nie dał ci uczucia strachu w sercu, Pan Bóg nie dał ci łez, które może czasem wylewasz w poduszkę. Co Pan Bóg dał, albo lepiej kogo? Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I zastanawiając się nad tym, co Bóg chce nam powiedzieć, bo popatrzmy, święty Paweł w liście do Rzymian, tuż przy tym fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy, mówi: Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, a skoro we wszystkim, to i w tym trudnym czasie, który mamy nadzieję się kończy, Pan Bóg chce nam coś przez to powiedzieć. Czy jest to Boża kara? Sięgnąłem, słuchajcie, do rekolekcji, które w 1986 roku, kawał czasu temu, Józef Ratzinger wygłosił we Włoszech do kapłanów. I tam kapłanom mówił w taki sposób: Bóg nie stwarza cierpienia i nie chce nędzy swojego stworzenia. Bóg nie jest Bogiem zawistnym. Ręka Boga daje historii nadzieję. Ręka Boga przeszkadza człowiekowi w realizacji samozagłady. Pomyślmy chwilkę nad tym zdaniem. Ręka Boga przeszkadza człowiekowi w realizacji samozagłady. Cały świat zatrzymał się na kilka tygodni. Cały świat zwolnił. Cały świat musiał przemyśleć, co się dzieje. I może to jest właśnie ten moment, że ludzie dochodzą do refleksji i wracają do Pana Boga. A później, jeszcze wtedy, Józef Ratzinger, nie Benedykt XVI, przywołał plagi z apokalipsy. Tak jak wielu porównywało to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, właśnie z plagami, które pojawiają się w apokalipsie. I powiedział tak: apokalipsa mówi ostatecznie o tym, że ludzka historia, mimo wszelkich okropności, nie zatonie w nocy samozagłady. Bóg nie pozwoli jej wyrwać ze swoich rąk. Wszelkie cierpienia, w które ludzkość się zanurza, nie są zagładą, lecz służą ratowaniu ludzkości. Kochani, Pan Bóg trzyma swoją rękę nad tym światem. Pan Bóg dobrze wie, co się dzieje. I to wszystko, co się dzieje, jeżeli się dzieje, to dlatego, że służy to ratowaniu ludzkości. I my czasem myślimy o apokalipsie jako o takiej trudnej księdze, księdze, która budzi przerażenie, a Józef Ratzinger nazywa ją najpiękniejszą księgą o miłości Boga do człowieka. Bo wszystko, co tam się dzieje, dzieje się dlatego, że Bóg kocha człowieka. Chcielibyśmy więc w taki sposób patrzeć na to, co doświadczamy w ostatnich tygodniach, i mam nadzieję, wychodzimy z tej sytuacji dużo mądrzejsi i oczyszczeni. Bo woda jest symbolem Ducha Świętego, a woda służy do oczyszczenia, do obmycia. Drugim symbolem Ducha Świętego, który pojawia się na kartach Biblii, jest wiatr. Jutro usłyszymy w czytaniach, jutro będą inne czytania niż w dzisiejszej Wigilii, że gdy Duch Święty stąpił na apostołów w wieczerniku, to usłyszeli jakby uderzenie gwałtownego wichru, uderzenie gwałtownego wiatru. Gwałtowny wiatr. Tak przypominam sobie, nawet dzisiaj sprawdzałem w internecie, 10 lat temu to było, kiedy ten potężny huragan o nazwie Katrina zaatakował Florydę. I pokazywano filmy w różnych miastach na Florydzie, kiedy ludzie, mając świadomość, że ten huragan już się zbliża, wychodzili na zewnątrz swoich domów i deskami zabijali okna. Całe okna były zabite, także w domu panowała ciemność. Tylko w ten sposób mogli się ochronić. To wyglądało dramatycznie. To były takie ślepe miasta, ślepe domy, jakby ktoś zakrył im oczy. I tak nie udało się bardzo wielu z nich uratować. Tak potężny huragan przeszedł wtedy przez Florydę. Duch Święty porównywany jest do huraganu, do wichru, do wiatru. I znowu nie chodzi o to, że Duch Święty niszczy. Jeżeli niszczy, to niszczy grzech.
niszczy słabość, niszczy szatana, ale Duch Święty jest tak mocny jak ten wicher, jest tak potężny jak ten huragan, tak wielka jest jego moc. Ale czasem Duch Święty przychodzi jako wicher bardzo łagodny. Ja osobiście bardzo lubię ten fragment z pierwszej Księgi Królewskiej, który opowiada o tym, jak najpierw Eliasz zabił, wytracił 450 proroków Baala, a później królowa Jezabel, co to za imię Jezabel, zdenerwowała się na niego, posłała po niego pościg i Eliasz musiał uciekać. Schronił się w grocie, w górach. I Pan Bóg tam powiedział do niego: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. Oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały, szła przed Panem, ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. A po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł na zewnątrz i rozmawiał z Bogiem. Ja próbuję sobie wyobrazić tę sytuację. Eliasz schowany gdzieś w grocie skalnej, czuje się bezpieczny, ale widzi to, co się dzieje przed nim. Widzi pewnie grad, deszcz, widzi wichurę, widzi błyskawice, wszystko huczy. I nagle w przeciągu chwili wszystko ucicha i słychać tylko szmer łagodnego powiewu. Tak jak Duch Święty. W Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. On jest, można powiedzieć, powietrzem, które nas otacza. O, mamy tutaj sobie, przypominam, Pana Krzyśka, waszą piosenkę z niedzieli ostatnio, o Duchu Świętym, który jest powietrzem, prawda? W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Duch Święty przychodzi jako łagodny powiew wiatru, i Pan wtedy chce z nami rozmawiać, ale ten łagodny powiew wiatru jest zawsze oznaką świeżości. Wiatr, powietrze, świeżość. Wyobraźcie sobie, budzicie się rano, po przebudzeniu tylko otwieramy oczy, przeciągamy się, podchodzimy do okna, otwieramy je na oścież i od razu wpada zupełnie świeży powiew powietrza. Od razu człowiek się budzi, oddycha pełną piersią i rozpoczyna nowy dzień. A jeszcze włączysz ekspres do kawy, doleci ci tutaj zapach. Także od razu zupełnie inaczej nowy dzień się zaczyna. Duch Święty jest duchem nowości, duchem świeżości. Czytamy w Biblii, że miłość Boga jest codziennie świeża i nowa. A miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duch Święty jest nie tylko wodą, która oczyszcza, ale jest wiatrem, który przynosi zawsze coś nowego, coś świeżego. Duch Święty łamie nasze schematy. Duch Święty chce, abyś wyszedł z twoich takich zaklatkowanych, pudełkowych sposobów myślenia i czynił coś nowego, powołuje ciągle do czegoś nowego. I powiem wam, kochani, szczerze, że ja bardzo lubię Ducha Świętego, bardzo kocham Ducha Świętego, ale bardzo nie lubię tego, że On łamie moje schematy. Jak mam poukładany dzień, wiem, co mam robić, mam dokładnie wszystko zaplanowane, a tu nagle jeden telefon i wszystko ci się rozsypuje. Czasem to jest bardzo denerwujące, ale Duch Święty w taki właśnie sposób nas prowadzi. Duch Święty w taki właśnie sposób układa nasze chrześcijańskie życie, bo chce, abyśmy byli ciągle z Nim w dialogu i On ciągle otwiera nas na to, co jest nowe i na to, co jest świeże. I wreszcie, kochani, trzeci symbol Ducha Świętego, który pojawia się na kartach Biblii, to ogień. Ukazały się im też języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden i zaczęli mówić różnymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. A gdy Jan Chrzciciel zapowiadał Jezusa, to mówił: On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Dlatego właśnie wybraliśmy to dzisiejsze pierwsze czytanie, gdy Mojżesz wychodzi na górę, a Bóg objawia się w ogniu.
Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i unosił się z niej dym jak z pieca, a cała góra bardzo się trzęsła. I to wtedy Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał wśród gromów. Pan Bóg przejawia się w ogniu. To On jest tym ogniem, który wypala w nas zło, jest ogniem, który oczyszcza. Czytamy w Biblii, że jak złoto oczyszcza się w ogniu, tak ten, który jest wierny Panu, oczyszcza się w ogniu utrapienia. Tak sobie przypominam, byłem dzieckiem, miałem kilka lat. Byliśmy z moim bratem u moich dziadków w górach w Kotlinie Kłodzkiej. Mój dziadek był bardzo spokojnym człowiekiem, nad wyraz spokojnym, ale zajmował się gospodarstwem, więc dużo czasu spędzał na zewnątrz, poza domem. I w pewnym momencie, wyobraźcie sobie, otwierają się drzwi i on wbiega do domu. Coś, czego absolutnie do niego nie pasowało. Taki stateczny, zrównoważony człowiek nagle biegnie i krzyczy: gdzie są wiadra? Dajcie mi wiadra. Moja babcia była bardzo zdziwiona. Takiego swojego męża nie znała i mówi: halo, nie pali się. A dziadek na to: no właśnie, że się pali. Po to potrzebuje wiadra. U sąsiada zapaliła się stodoła, słuchajcie. I wszyscy zbiegali, żeby ją gasić. Na szczęście udało się doprowadzić do tego, że ten ogień się nie przerzucił na dom mieszkalny i wszystko zostało uratowane. Ale właśnie takiego ognia potrzebujemy. Ognia Ducha Świętego. I chciałbym tak w konkluzji tego kazania sięgnąć, słuchajcie, do takiego momentu, kiedy Pan Bóg jeszcze raz pojawia się w ogniu. To jest trzeci rozdział Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz pasł owce swojego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu je w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, że krzew płonie ogniem, ale nie spala się od niego. I wtedy powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Wiemy, że jest to bardzo ważny moment, bo Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię, jestem, który jestem, i Bóg powołuje go do tego, aby wyprowadził Izraelitów z niewoli w Egipcie. Ale ostatnio natknąłem się na bardzo ciekawy komentarz do tego fragmentu. Mojżesz się dziwił, jak to jest? Krzew, i to na pustyni, gdzie jest tak sucho, krzew płonie, ale się nie spala. I komentator powiedział: wiecie, co to jest? To jest najpiękniejsza definicja miłości. Płonie, ale się nie spala. Jeśli masz w sercu miłość, to ona tam płonie, ale niczego nie niszczy. Skoro coś płonie, to wydawałoby się, że płonie przez pewien czas i powinien ten ogień zgasnąć. On wciąż płonie i nigdy się nie spala. To Duch Święty jest dawcą takiej miłości, która może płonąć w naszych sercach i się nie spalać. I dlatego mamy dużo więcej symboli, ale zatrzymujemy się na tych trzech. Woda jest symbolem oczyszczenia. Wiatr, wicher, świeży powiew jest symbolem nowości, świeżości, łamania schematów. I wreszcie ogień może być także symbolem miłości. Miłości, która płonie, ale nigdy się nie spala. To są symbole Ducha Świętego. Natomiast, kochani, nas dzisiaj dużo bardziej niż symbole interesuje osoba Ducha Świętego. Bo Duch Święty nie jest symbolem. Duch Święty jest osobą. Jest trzecią osobą boską. A skoro Duch Święty jest osobą, to jedną z właściwości każdej osoby jest to, że ma marzenia. Duch Święty ma marzenia. Największym marzeniem Ducha Świętego jest to, abyś ty była i był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. A być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, to znaczy być świętym i zbawionym.
I właśnie dlatego dzisiaj wołamy, aby przyszedł do nas Duch Święty, osoba Ducha Świętego, aby przyszedł jak woda, która nas oczyści, aby przyszedł jak wiatr, który otworzy nas na świeże horyzonty i aby przyszedł jak ogień, który rozpali nasze serca miłością. Amen.